język ukraiński to język wschodniosłowiański, to jest język naszego najbliższego wschodniego sąsiada. Ostatnie lata pokazują, że w Polsce przebywa bardzo dużo Ukraińców, kontakt z Ukraińcami, którzy znakomicie wpisują się w społeczeństwo polskie, pracują tutaj, studiują, uczą się również języka polskiego, ale kontakt z nimi byłby znacznie lepszy, gdybyśmy się również potrafili z nimi porozumieć w języku ukraińskim. Mówi się, uważa się, że naród polski i naród ukraiński to są najbliższe sobie narody. Te, powiedzmy, prawie 40 milionów Polaków i prawie 43 miliony Ukraińców to jest ogromna siła w Europie. Myślę, że moglibyśmy mieć ogromne znaczenie, gdybyśmy potrafili współpracować, działać. A myślę, że tak, że to już widzimy prawie, że na każdym kroku. Język ukraiński przybiera na znaczeniu, można tak powiedzieć, że staje się coraz ważniejszym językiem. Dopiero oczywiście po 1991 roku, kiedy to Ukraina odzyskała niepodległość. Ukraina bardzo dąży do Europy i bardzo się szczyci tym, że jest w samym centrum Europy. I to jest prawda. Kiedyś pokazywano mi w Karpatach, to jest ten punkt, który jest środkiem Europy. I myślę, że ja byłam ostatnio w maju, 1 maja byłam we Lwowie, teraz byłam w Winnicy i we Lwowie. I naprawdę myślę, że to jest bardzo europejski kraj. Oczywiście ze swoimi problemami, niestety kraj, który ma wojnę ukraińsko-rosyjską, ma problemy z separatystami. Akurat w Winnicy byłam na uroczystościach 80-lecia Uniwersytetu Donieckiego, Uniwersytetu imienia Wasyla Stusa, który w 14 roku uciekł z Doniecka i został przeniesiony do Winnicy. Doniecki Uniwersytet był jednym z największych i pod względem liczby studentów najważniejszym uniwersytetem w Ukrainie. Byli zmuszeni do ucieczki, bo separatyści zajęli Donieck i zajęli również uniwersytet. Ci, którzy nie chcieli współpracować z separatystami, uciekli również wykładowcy i studenci. To jest ogromny wysiłek, wykonali w ciągu 1,5 miesiąca, uruchomili nowy rok akademicki. I byłam w tych nowych, przejętych po jakiejś fabryce budynkach, które oni przystosowali do swoich potrzeb. Funkcjonują znakomicie, z ogromną ofiarnością podeszli do tego organizowania swojego życia na nowej ziemi. Marząc o tym, że może kiedyś wrócą, ale są tacy, którzy twierdzą, że pewno nigdy nie wrócą, dlatego że nie bardzo wyobrażają sobie życie wśród ludzi, którzy ich zdradzili. W 2012 roku wydaliśmy z koleżanką, moją współautorką, moją młodszą koleżanką, dr Oksaną Baraniwską, wydaliśmy podręcznik dla początkujących w wydawnictwie Petrus i w tym wydawnictwie również rok później wyszedł jakby dalszy ciąg, czyli podręcznik dla średnio zaawansowanych, język ukraiński. Rzeczywiście mówię dalszy ciąg świadomie, ponieważ w pierwszej części mamy lekcje takie ogólne, a w drugiej części nasz główny bohater wybiera się właśnie na Ukrainę, więc ta druga część jest jakby taką bardziej, zapoznaje nas z realiami życia ukraińskiego, z szkolnictwem na Ukrainie, z uniwersytetem i tak dalej. Do tego dołączony jest również słownik ukraińsko-polski, który zawiera wyrazy, ważniejsze wyrazy zawarte w obu tych podręcznikach, jak również każdy podręcznik ma dodaną płytę CD, na której są nagrane teksty oraz dialogi dla łatwiejszego zapoznania się z intonacją, z wymową ukraińską. Jestem bardzo zadowolona zarówno z szaty graficznej, jak i z samego wydania, więc podręcznik jest bardzo poręczny. Studenci z niego chętnie korzystają, to wiem od moich młodszych kolegów, którzy korzystają z niego. Również wiem to od kolegów na przykład Uniwersytetu UMCS w Lublinie. We Wrocławiu również wiem, że korzystają z tego podręcznika. Ja sama teraz korzystam z tego podręcznika, kiedy uczę Ukraińców języka polskiego. Myślę, że
Gdybym jeszcze raz siadła i przejrzała ten podręcznik, to pewno bym przejrzała go pod kątem jakichś przeoczonych drukarskich błędów, natomiast nie zmieniłabym niczego w tym podręczniku. Wydaje mi się, że on jest bardzo dobrze z punktu widzenia metodyki nauczania języka przygotowany i bardzo jest poręczny. Ja według tego podręcznika uczę mojego 14-letniego wnuka języka ukraińskiego.